Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Zmasło. A z tej strony 12. generacja procesorów Intela. I powiem wam, dzieje się, bo jest to chyba jedna z ciekawszych premier ostatnich lat. Bo naprawdę mamy całą masę nowości. Mamy DDR5, mamy nową architekturę hybrydową, mamy w końcu przejście Intela na 10-nanometrowy proces litograficzny, mamy PCI Express 5.0 i to wszystko jeszcze na nowym sokecie LGA 1700. Także lecimy, bo rzeczy do omówienia jest naprawdę masa. Zacznijmy może od listy procesorów, która wyświetla wam się teraz na ekranie. Póki co debiutowały różne warianty procesorów i9, i7 oraz i5. Póki co zabrakło nam w tym zestawianiu i trójek oraz Pentiumów czy Celeronów. Jednak co jest ciekawe w przypadku tej premiery, to jak widzicie ilość rdzeni. Pojawia się teraz rozróżnienie na rdzenie P, wydajne, oraz rdzenie E, energooszczędne. Jak sami widzicie, i5 ma 6 rdzeni 12 wątków P oraz 4 rdzenie E bez hiperwątkowania. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy, tej architektury hybrydowej, której póki co w desktopach nie uświadczyliśmy. Oczywiście architektura Big Little jest znana przykładowo z telefonów komórkowych, które korzystają z tej technologii i działa tam całkiem nieźle, a także ja kiedyś pokazywałem wam na przykładzie procesora x86 właśnie od Intela, który nazywał się Lakefield. I właśnie Alder Lake, ta 12. generacja, wprowadza to na rynek desktopów, a także wprowadzi niedługo na rynki mobilne. Polega to na tym, że mamy rdzenie P, które są wydajne i biorą na klatę operacje, które są ważne tu i teraz, przykładowo jeżeli odpalamy jakąś grę, a także mamy rdzenie E, energooszczędne, mniej wydajne, które przykładowo w tym samym czasie zajmują się innymi pierdołami, które może zlecić nam Windows, przykładowo indeksowanie plików, jakiś skan antywirusa, czy przeglądarka i Messenger, które chodzą nam w tle. Intel opracował coś takiego, co nazywa się Thread Director, który jest zaimplementowany w Windowsie 11, co ma właśnie pozwolić na dobre rozkładanie tej pracy na rdzenie wydajne i energooszczędne. Do tego tematu, czy to działa i jak to działa, wrócimy sobie jeszcze w późniejszej części tego materiału. Oczywiście jak nowa platforma, to też i nowy chipset. Mamy tym razem Z690. Z najważniejszych zmian, które można wyszczególnić, to to, że mamy PCI Express 5.0, 16 linii dla naszej karty graficznej, a także szereg linii PCI Express 4.0, które są przeznaczone dla dysków M2. Warto tutaj wymienić także wsparcie dla pamięci DDR5 oraz DDR4, oczywiście w zależności od płyty głównej. Ja akurat moją 12. generację testowałem na DDR5 i na płycie od MSI, konkretnie rzecz biorąc, była to płyta MSI Mag Z690 Carbon Wi-Fi, która ma naprawdę ogromną sekcję zasilania 18+1+1, która no, przyda się do i9, która wciąga ogromne ilości prądu, jak za chwilę zobaczycie. Mamy tutaj na przykład 5 slotów M2 i chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mnie niesamowicie uszczęśliwiła. Mianowicie mamy teraz fajne zamykanie dysków M2 za pomocą takiego małego plastiku, który przekręcamy. I w końcu te dyski na M2 będzie się dało normalnie zamontować i nie musimy używać tej małej śrubki, która zawsze gdzieś mi wypadała i się gubiła. Moje nieporadne ręce. Tak więc teraz mamy bardzo fajne i wygodne mocowanie dysków M2 i z tego co wiem, to MSI też planuje wprowadzić to do szeregu innych płyt, przykładowo Z590 i B560, także te sloty M2 mam nadzieję, że staną się standardem, bo wiem, że też inni producenci nad tym pracują i bardzo trzymam kciuki, żeby to w końcu był standard. Dodatkowo moja płyta jest też wyposażona w 4 sloty DDR5. No właśnie i myślę, że też warto tutaj powiedzieć co nieco o pamięci. Same DDR5 oferują oczywiście wyższe taktowania. Tutaj szacuje się, że mogą one dobijać nawet do 7000 MHz za jakiś czas. Z dodatkowych feature'ów mamy na przykład zapobieganie przekłamania jednego bitu, czyli można powiedzieć, jest to w pewnym sensie takie uproszczone ECC. No i warto też wspomnieć o tym, że pamięci DDR5 nie są kompatybilne z DDR4. Ja akurat do dyspozycji miałem dwa zestawy pamięci. Miałem do dyspozycji G-Skillie, które miały 5600
MHz, a także miałem do dyspozycji pamięci Corsair Vengeance, które miały 5200 MHz. Ja akurat zdecydowałem się, że wybiorę te szybsze, bo miały takie same timingi. Co do testów, wszystkie procesory, które zobaczycie, były przetestowane pod Windowsem 11 z najnowszymi patchami. Jeżeli ktoś z Was się zastanawia, że wydajność pod Windowsem 11 ma być inna, to odsyłam Was tutaj do tego materiału, gdzie przetestowałem Windowsa 11 z Windowsem 10 na Ryzenach. 11 też już działa dobrze. Także chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że wszystkie procesory miały zdjęte limity mocy, bo wychodzę z założenia, że jeżeli porównujemy procesory dla entuzjastów, no to będziecie chcieli docelowo te limity i tak zdjąć, żeby mieć jak najwyższą wydajność. Zerknijcie sobie jeszcze pełną listę komponentów, bo było ich tutaj naprawdę sporo, między innymi cztery płyty główne. Chciałbym tutaj zaznaczyć również, że Resizable Bar był włączony na wszystkich platformach, a także było wyłączone HVCI, czyli integralność pamięci, bo domyślnie po prostu tak Windows się zainstalował. Wylistowałem Wam tutaj ceny, dokładnie na dzień publikacji tego materiału. Jak sami widzicie, i9 12 generacji jest najdroższym procesorem, który znalazł się w zestawieniu. Za nią mamy Ryzena 9 5900X, a także i9 poprzedniej generacji. Przechodzimy do Cinebencha R20 i o kurczę, no muszę Wam powiedzieć, że tutaj i9 12 generacji naprawdę nieźle narozrabiała. 10 tysięcy punktów w Cinebenchu R20, no to jest wynik, który naprawdę może wzbudzić uśmiech na twarzy. Jednak chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak podzieliłem wykresy. Ta część procesorów, które znajdują się u góry, są to te procesory i9 czy Ryzeny 9. Natomiast ta niższa sekcja to sekcja procesorów sześciordzeniowych. Jak widzicie, tych znalazło się tutaj najwięcej, bo po prostu takich najwięcej mam, więc myślę, że teraz wiecie już mniej więcej, jak wykresy będą wyglądały. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o nasze wyniki, plasuje się Ryzen 9 5900X, a na trzecim i5 2600K, która wykręciła tutaj naprawdę całkiem niezły wynik. W Cinebenchu R23, tak na dobrą sprawę, jak mówiłem, schemat będzie się powtarzał, bo jest to test bardzo podobny. Ale myślę, warto sprawdzić wydajność pojedynczego rdzenia. I tutaj robi się naprawdę ciekawe. Kurczę, no trzeba przyznać, że Alder Lake faktycznie nieźle tutaj wypada na tym polu. 2008 punktów na single score w przypadku i9, no to jest naprawdę coś. I gdy popatrzymy sobie na przyrosty względem 11 generacji, to mówimy tutaj o przyroście blisko 30%, więc no, jeżeli chodzi o wydajność pojedynczego rdzenia, to jest ona naprawdę duża. Dalej przetestowałem wbudowany benchmark w 7-Zipa. Tutaj widzimy, że różnica między Ryzenem 5900X a i9 12 generacji wcale nie jest już taka duża, jak można by się było spodziewać. Przechodząc do V-Raya, i9 nieco bardziej oddaliła się od Ryzena 9 5900, ale i5 2600K dalej bardzo mocno kosi pozostałe procesory. Dalej mamy enkodowanie klipu H265 za pomocą procesora. No i tutaj co niespodzianką nie będzie, po raz kolejny wygrywa i9, ale trzeba przyznać, że Ryzen 9 5900X, mimo że jest tańszy, bardzo jakoś od niej nie odbiega. Dalej mamy Adobe Premiere Pro, w którym renderowałem materiał Karta za 5 zł, który kiedyś ukazał się na moim kanale, trwał 11 minut 12 sekund. I ku mojemu zaskoczeniu Alder Lake bardzo dobrze wypadły w Adobe Premiere. No i przechodzimy do testów bardziej gamingowych, czyli 3D Mark Time Spy. I kurde, co tutaj się w ogóle stało? i9 uzyskała naprawdę niesamowity wynik, jeżeli chodzi o CPU score, na poziomie 19 tysięcy. To jest wynik, którego nigdy wcześniej, przyznam się szczerze, nie widziałem. Jednak jak popatrzymy sobie na overall score, czyli ogólny, no to i9 wcale nie oddala się jakoś drastycznie daleko od i5 12600K czy od Ryzena 9 5900X. Ba, nawet Ryzen 5 600X, jasne, jest tutaj różnica, ale pamiętajmy o tym, że różnica cenowa jest zdecydowanie większa pomiędzy tymi dwoma procesorami, więc to już będzie nam nieco wskazywało na trend, jaki przejawi się w grach. No właśnie, i propos gier. Assassin's Creed Odyssey, tak na dobrą sprawę, różnice pomiędzy tymi wszystkimi procesorami są małe. No chyba, że weźmiemy sobie na ruszt i5 9600K, która no ewidentnie nie mogła sobie poradzić z tą grą, czy i9 11 900K, która w moich testach wypadało jakoś zaskakująco słabo.
słabo. Dalej mamy CSGO i tutaj dziewiątka naprawdę pokazała pazur, zyskując 819 klatek, więc Intel wrócił do swojej formy, jeżeli chodzi o Counter-Strike'a Global Offensive. Tutaj też widzimy, że i piątka 12600K pokazała również niezły wynik. Natomiast przy tym teście zwrócę uwagę na to, że wydajność w CSGO, akurat w przypadku Ryzenów i Windowsa 11, może być nadal nieco ograniczona i przykładowo taki Ryzen 9 powinien tutaj uzyskać około 750 klatek. Przechodząc do Cyberpunka, który jest grą bardziej graficzną, no różnice tutaj widzimy w przypadku 12 generacji i Ryzena 5000 są, ale nie są, powiedziałbym, jakieś drastyczne, zwłaszcza w przypadku 5900X. Dalej mamy Doom Eternal, który śmiga na wulkanie i uzyskuje duże ilości klatek. No jak sami widzicie, Alder Lake tutaj wypada po raz kolejny jako numer 1, aczkolwiek trzeba przyznać, że taką i9 jest momentami w stanie dokonić nawet 5600X, czy 5900X też jest naprawdę blisko. Far Cry 6 i tutaj po raz kolejny Alder Lake wypada najlepiej. No myślę, po pozostałych testach nie jest to już duża niespodzianka. Forza Horizon i po raz kolejny Alder Lake wygrywa niemalże wszystko, chociaż trzeba przyznać, że Ryzeny 5000 nie jakoś bardzo odstają od czołówki. No i oczywiście test bez Wiedźmina, testem straconym. Schemat praktycznie się powtarza. Pierwsze miejsce zgarniają Alder Lake'i, następnie za nimi Ryzeny z serii 5000. I pozwolę sobie tutaj wrócić po raz kolejny do cen. I o ile faktycznie Alder Lake'i zgarniają sporo, no to trzeba sobie popatrzeć na ceny. Cóż, no trzeba przyznać, że na ten moment i5 12600K jest naprawdę bardzo atrakcyjnie wyceniona, biorąc pod uwagę, że praktycznie w większości tytułów była w stanie wyprzedzić Ryzena 5 5600X, no to jest to rzecz, która naprawdę cieszy. No, także testów było sporo, ale teraz przejdźmy do rzeczy, która nie będzie już aż tak wygodna dla Intela, mianowicie pobór mocy. I o kurcze pieczone, przy pętli 10-minutowej Cinebencha R23 nowa i9 była w stanie wciągnąć 241 W mocy. Co jest grane w ogóle? Popatrzcie tutaj na Ryzena 9 5900X, który wciąga zaledwie 150 W z włączonym Precision Boost Overdrive. Dużo lepiej tutaj natomiast wypada i5 12600K, która akurat na tle konkurencji, czyli swojego Ryzena 5600X, wypada już nieco lepiej. No tak, ale jaki wysoki pobór mocy? To wysokie temperatury. Z moim 360 mm IO od Corsera i9 dobijała do 89 stopni w przypadku tego testu na Cinebenchu R23. No są to temperatury naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Nie mówię tutaj w ogóle o temperaturach na Prime 95, gdzie w przypadku i5 i9 zawsze było to 100 stopni, bo po prostu instrukcje AVX tak mocno tyrają te procesory. Początkowo też miałem tutaj trochę problem. Mianowicie początkowo chciałem użyć tego chłodzenia od Be Quiet'a. Dostałem specjalną nową ramkę, która umożliwia zamocowanie tego IO na soket 1700 i przypuszczam, że coś jest nie tak z tą ramką, bo w momencie, gdy odpalałem test na i9, jakikolwiek, bo on nie był, procesor od razu wskakiwał na 100 stopni, więc przypuszczam, że coś tutaj z tą ramką konkretną w moim egzemplarzu było nie tak i prawdopodobnie czapka chłodzenia nie stykała się dość dobrze z IHS-em. Na całe szczęście miałem też do dyspozycji to chłodzenie Corsera i ono akurat już jest dedykowane pod soket 1700 i akurat bez problemu przylegało, no i temperatury sami widzieliście wcześniej, więc z tymi ramkami trzeba uważać. Jeżeli będziecie mieli jakieś niepokojąco wysokie temperatury, to zweryfikujcie to, czy te ramki faktycznie dobrze pasują do waszej płyty głównej. Jakiś czas temu też napisałem posta na społeczności YouTube'a, żebyście zadawali pytania, rzeczy, które chcielibyście, żebym poruszył. Myślę, największe zainteresowanie budziła ta architektura hybrydowa, która jest czymś zupełnie nowym. No bo pojawia się taki tok myślenia, na grzyb dawać rdzenie energooszczędne do procesora, który ewidentnie jest skierowany dla entuzjastów, którzy chcą procesor kręcić, wyciskać z niego jak najwięcej, skoro można by na przykład, nie wiem, wywalić te rdzenie energooszczędne i dać dwa dodatkowe wysokowydajne. I teoretycznie tak, jest to prawda, może by się to zrównoważyło, ale prawda jest taka, że tutaj całą rolę odgrywa Thread Director, o którym mówiłem wcześniej. Chodzi o to, że on właśnie te zadania, które są przeprowadzane w tle,
przerzuca sobie na te rdzenie energooszczędne. I do tych zadań mogą należeć przykładowo, nie wiem, skany antywirusa, indeksowanie plików przez Windowsa, Spotify, który działa wam w tle, nie wiem, Messenger, Discord. Te rzeczy będą przerzucane na rdzenie energooszczędne w momencie, gdy wy będziecie mieli pełną wydajność tych mocnych do waszej aplikacji czy gry. I muszę przyznać, że Thread Director przynajmniej na moich testach działa naprawdę bardzo dobrze i gry rzeczywiście wykorzystywały tylko i wyłącznie rdzenie wydajne i gdzieś tam te procesy Windowsa czasami się odzywały na tych rdzeniach energooszczędnych. Na dobrą sprawę jedynym wyjątkiem, który mi się zdarzył, było DaVinci Resolve, którego specjalnie nie umieściłem w tych testach, bo zauważyłem, że ten program akurat źle skaluje się z dużą ilością rdzeni w momencie, gdy chcemy wymusić renderowanie na procesorze. Przypomnę, że to jest program bardziej pod kartę graficzną i karta graficzna ma tam największe znaczenie. Jak sami widzicie, tutaj Thread Director totalnie się gubił, nie wiedział, jak przydzielić wątki i rdzenie. Ale tak po prawdzie to na Ryzenie 9 5900X sytuacja wygląda podobnie i również nie wszystkie rdzenie były wykorzystywane. Ale jak mówię, do renderowania w DaVinci Resolve raczej zwykle stosuje się kartę graficzną i wbudowany encoder, a nie renderowanie procem. No i pytanie chyba numer jeden, które się pojawia, czy można wyłączyć rdzenie E i rdzenie P. Rdzenie E można wyłączyć i też tak zrobiłem. Okazuje się, że w BIOSie jest do tego specjalne ustawienie, które pozwala nam te rdzenie wyłączyć. I rzeczywiście możemy zalogować się do systemu i mamy wtedy do dyspozycji tylko 6 rdzeni i 12 wątków. I czy wydajność faktycznie spada? Na dobrą sprawę tak. Przeprowadziłem testy w Cinebenchu R20 i jak sami widzicie, spadek wydajności jest tutaj konkretny. Uzyskujemy 5131 punktów zamiast 6431. Oczywiście przeprowadziłem też testy w grach. W Counter-Strike'u Global Offensive faktycznie można było zauważyć spadek wydajności. Bardzo możliwe właśnie, że jakieś procesy z tła Windowsa tutaj przeszkadzały, a ta gra jest bardzo wrażliwa na wydajność procesora. W Cyberpunku 2077 na dobrą sprawę były jakieś drobne różnice w granicach błędu pomiaru. Ta gra nie ma wbudowanego benchmarku, więc przeprowadzałem go ręcznie, ale jak widzimy po wartościach 1% low są one dokładnie takie same. Więc z tego mamy jeden konkretny wniosek. Rdzenie E na pewno nie psują wydajności, a mogą ją poprawić w tytułach przykładowo takich jak Counter-Strike Global Offensive. Ale musicie pamiętać, że ja tutaj mam czysty system, tak? Ja nie mam tutaj Messengera, Chroma czy Spotify'a, który chodzi w tle, więc tutaj w zależności od tego, ile macie rzeczy na otwieranych w tle, tym bardziej będzie odczuwalna taka różnica. I powiem wam, że szczerze bardzo mocno się bałem, czy ten Thread Director będzie dobrze działał i czy nie będziemy mieli tutaj powtórki z hyperthreadingu, czyli że kiedyś trzeba było wyłączać hyperthreading, bo aplikacje nie były do tego przystosowane i czasami po prostu gry działały gorzej, gdy był hyperthreading włączony. Odpowiadając na pytanie, czy da się wyłączyć rdzenie P, nie da się wyłączyć wszystkich. Musi być co najmniej jeden rdzeń P aktywny, przynajmniej na mojej wersji BIOS-u i na mojej płycie, ale wymuszając koligacją procesów Windowsa i troszeczkę zmieniając ustawienia Cinebencha, byłem w stanie wymusić tak, żeby Cinebench skorzystał tylko i wyłącznie z rdzeni E. No jak sami widzimy, rdzenie E prezentują wydajność na poziomie 1300 punktów i dla kontekstu jest to mniej więcej taki sam wynik jak Ryzen 1200 AF, 4 rdzenie, 4 wątki, czy bardzo zbliżony wynik do i5 6600K Skylake'a, więc to jest całkiem niezłe. Wiem, że też dużo osób pytało o porównanie względem DDR4. Póki co nie mam takiej płyty, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. Z tego co słyszałem, ta różnica nie ma być jakaś zatrważająca, a różnica w cenach kości już ma być dość spora. Tak więc jeżeli będę miał płytę na DDR4 pod Alder Lake'i, na pewno to sprawdzę, także subskrybujcie, żeby nie przegapić. Jeżeli chodzi o testy Integry, totalnie je odpuściłem w tym filmie, bo jak widzicie, kwestii do omówienia było tak dużo, że nie chciałem tego zaśmiecać. Test Integry w moim wykonaniu będzie niedługo na kanale Morele TV. No i jeszcze trzeba przejść do ważnego aspektu, czyli cen. Jest drogo, nie bójmy się tego powiedzieć. I dziewiątka kosztuje 3 koła, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo. I piątka akurat w tym zestawieniu wygląda całkiem spoko, ale pomimo cen procesorów trzeba pamiętać jeszcze o płytach głównych, które najtańsze na chipset Z690 kosztują około 1000 na ten moment, więc jest to bardzo, bardzo dużo. Okej, te płyty mają super sekcję zasilania, okej, te płyty mają dużo slotów M2, ale kurde,
Nie każdy potrzebuje aż tak wypasionej płyty i chciałoby się zobaczyć płyty, które będą tańsze w granicach, no tych, nie wiem, 400-500 zł. Dodatkowo kwestia cen DDR5 też jest pod wielkim znakiem zapytania. Już się słyszy o tym, że mają być duże problemy z dostępnością i duże ceny. No akurat, że ceny będą duże, no to powinniśmy się tego spodziewać. Tak samo było z pamięciami DDR4, gdy miały one premierę. Pamiętam, że gdy ja składałem mojemu bratu komputer na Skylake'u, to za kości 2666 MHz zapłaciliśmy wtedy naprawdę fortunę i było to prawie, nie wiem, dwa razy więcej chyba niż DDR3. Ale także było kilka pytań, na które ja osobiście nie znałem odpowiedzi. Na szczęście udało mi się zapytać o to eksperta Kamila Guzika, który pracuje w Intelu. Czemu rdzenie E nie posiadają hyperthreadingu? Czy jest to związane z energooszczędnością? Punkcik, bardzo słuszna obserwacja. W tych i9-kach mamy 16 rdzeni i 24 wątki, czyli rzeczywiście te 8 rdzeni E nie jest podwojona, nie ma hyperthreadingu, głównie dlatego, że zabiera sporo zasobów energetycznych. No i pewnie, żeby tak sobie bardziej szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, to musimy sobie przypomnieć, jak to się totalnie dokładnie je, czyli architektura sama w sobie ma dwie podmikroarchitektury, czyli Alder Lake składa się z dwóch rodzajów rdzeni. Jeden to jest Golden Cove, czyli P-Cores, a drugi to jest Gracemont. One, wiadomo, działają razem ze sobą i dopełniają się wzajemnie, ale są zaprojektowane, no wiadomo, do innych obciążeń. I dlatego P to oczywiście te niskie opóźnienia, wydajność jednowątkowa, E za to ma poprawiać wydajność wielowątkową. Kolejne pytanie, które zadał jeden z Was. Jak długo platforma LGA 1700 będzie wspierana? Wiadomo, to jest bardzo zrozumiałe i podstawne pytanie od strony użytkownika, bo niektórzy no, retrofitują sobie platformę i rzeczywiście wymienią potencjalnie tam z 10 na 11, z 11 na 12. No, w tym wypadku teraz nie mamy tego wsparcia wstecznego, ale no, niektórzy decydują się na upgrade komputera. I pewnie nie zaspokoję w pełni głodu każdego dociekliwego albo tego najbardziej dociekliwego, ale na pewno 2022 duża doza optymizmu, wsparcie wsteczne mamy, czyli następna platforma po Alder Lake'u. Czy nasz Meteor Lake, czyli ten 7-nanometrowy na Intel 4 procesie w 2023 procesor będzie wymagał wymiany płyty głównej? Tutaj trochę za daleko do premiery. Ja jeszcze takich informacji potwierdzonych nie mam. Zresztą też pewnie nie jestem do tego uprawniony, żeby takie informacje dzielić. No i kolejne pytanie, tym razem ode mnie. Kiedy zobaczymy architekturę hybrydową w laptopach? Początek przyszłego roku 2022. Na pewno premiery będą miały miejsce oficjalnie. I to jest tam styczeń, 5 chyba do 8, ale co ważne, my wewnętrznie już i o tym możemy powiedzieć i potwierdzić publicznie, że wysyłki procesorów produkcyjnych już wychodzą w listopadzie do dużych graczy, jeżeli chodzi o systemy mobilne, także komputery na 12 generacji oparte o tę samą architekturę, ale oczywiście mówimy o mobilnych i o ultramobilnych, pojawią się na półkach w przeciągu no, najbliższych kilku miesięcy. Podsumowując, pomimo tego gorzkiego aspektu z poborem mocy, temperaturami i cenami, myślę, że jest to naprawdę bardzo ważna premiera, ponieważ wprowadza naprawdę mega dużo nowości, ale co chyba jeszcze ważniejsze, Intel trochę się zebrał w sobie po konkurencji, którą otrzymał ze strony AMD i w końcu ta konkurencja się zaczyna zacieśniać i ci dwaj producenci zaczęli ze sobą bardzo mocno rywalizować. I dla nas to dobrze, bo teoretycznie my wtedy powinniśmy dostać jak najlepsze produkty w jak najlepszych cenach. I za to trzymam kciuki, żeby konkurencja dalej była tak zażarta i żebyśmy my jako konsumenci dostawali dużo ciekawego sprzętu. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.